Cześć, mam na imię Wiktor i chciałbym Was powitać w palarni Hype Specialty Coffee. Jest to moje królestwo, dlatego dzisiaj będziemy mówić tylko o kawie. Na świecie istnieją dwa główne gatunki kaw. Jest to Arabica oraz robusta. Reszta stanowi mniej niż 1% upraw, dlatego skupmy się na tych dwóch. W mojej palarni zdecydowaną większość produkcji stanowi Arabica. Pozwólcie, że opowiem Wam o niej trochę więcej. Wszystko zaczyna się na plantacjach. Kawa jest owocem, a ziarno jego pestką, zupełnie tak jak czereśnia albo śliwka. Najlepsze ziarna Arabiki pochodzą z najbardziej dojrzałych owoców. Aby wydobyć ziarno z owocu, należy poddać się procesowi obróbki. Istnieją dwa główne sposoby. Metoda na sucho oraz metoda na mokro. Metoda na sucho polega na rozłożeniu owoców na dużych patiach. Kiedy owoce są już wysuszone, ziarna są gotowe do wyłuskania. Metoda na mokro polega na oddzieleniu ziarna od owocu w specjalnych maszynach zwanych depulpatorami. Potem ziarno jest myte i suszone. Kawy obrabiane metodą suchą cechują się dużą kompleksowością oraz słodyczą. Natomiast ziarna obrabiane na mokro są bardzo czyste oraz transparentne. Przez wszystkich baristów to one uważane są za lepsze. Dwie pierwotne odmiany to Bourbon oraz Typica i to one dały początek wszystkim krzyżówkom, które są dostępne na rynku. Pamiętajcie, że ta sama odmiana botaniczna może smakować zupełnie inaczej, w zależności od tego, gdzie rośnie. Dobrym przykładem jest szczep Geisha, który pochodzi z Etiopii, a dopiero posadzony w Panamie ukazał pełnię swojego potencjału i dzisiaj jest uważany przez ekspertów za najlepszy szczep na świecie. Najwyższej jakości arabiki są określane mianem specialty. Co zrobić, żeby uzyskać taki zaszczytny tytuł? Kawa musi uzyskać co najmniej 80 punktów w 100-stopniowej skali. Oceniana jest przez profesjonalnych testerów zwanych Q-graderami. Tak się składa, że jestem jednym z nich. Podczas specjalnych paneli sensorycznych Q-graderzy oceniają zapach, smak, posmak, kwasowość, body oraz balans. Aby kawa zasłużyła na miano specialty, musi mieć każdy z tych atrybutów na bardzo wysokim poziomie. Tak się składa, że mam ze sobą koło smaków i aromatów. Zaraz trochę Wam o nim opowiem. Najwyższej jakości arabiki mają bardzo szerokie spektrum smaków oraz aromatów. Począwszy od nut korzennych, które są charakterystyczne dla kaw z Azji, przez nuty orzechowo-kakaowe, które są typowe dla kaw z Ameryki Południowej, aż po nuty słodko-kwiatowe oraz owocowe, które występują w kawach z Afryki. Wielu z Was twierdzi, że nie lubi kwaśnych kaw. I tu się z Wami zgodzę. Jeżeli kwasowość jest ostra i niezbalansowana, nie jest to dobra cecha. Natomiast jeżeli kwasowość koresponduje ze słodyczą, jest to jak najbardziej pożądane, zupełnie tak jak w owocach. Te słowa kieruję do wszystkich wielbicieli kaw mlecznych. Pamiętajcie, że rodzaj kawy, który wybierzecie, będzie miał bardzo duży wpływ na jej smak. Jeżeli jesteście fanami klasyki, wybierzcie kawy o orzechowo-czekoladowym profilu. Pamiętajcie, jeżeli posiadacie w domu ekspres automatyczny, nie kupujcie kawy aromatyzowanej. Może ona uszkodzić młynek. Poza tym po co to robić, skoro kawa oferuje tyle różnych smaków oraz aromatów? Podczas tego odcinka opowiedziałem Wam wiele ciekawostek na temat smaków i rodzajów kawy. Jak dobrze wiecie, ja jestem wielkim fanem arabiki. Natomiast na świecie jest też wielu entuzjastów robusty. Pamiętajcie, najlepsza kawa to taka, która Wam smakuje.